Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie z Bychawskiego Centrum Kultury ze sceny. Ze mną pani Marzena Tylec, która Dzień dobry. Oczywiście przygotowuje przez cały okres przedświąteczny oraz ten okres feryjny różne bardzo piękne, ciekawe rzeczy. Na samym początku, ponieważ dzisiaj mamy tutaj nowe ustawienie naszego studia na scenie Bychawskiego Centrum Kultury, poprosimy o informację, czy nas widzicie, czy nas słyszycie w komentarzu. Wszystkich oczywiście gorąco witamy. No i od czego dziś będziemy, pani Marzeno, zaczynać? No dzisiaj przygotowałam do zrobienia takie, jak tu widać, bałwanka i pingwinka oraz takie ptaszki z włóczki. Panie Marcinie, to chyba nie działa. Bo na Facebooku nic tu nie ma. Włączony stream. Zatrzymaj stream. Nie ma. Czyli co? Bo tutaj transmisja się nie rozpoczęła. Czy tam się wyświetla? Przepraszamy, mamy nowości dużo. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nas słyszy. Włączony stream, zacznij. Mówiłem dwojga. Bo tu powinna iść transmisja, nie ma transmisji w ogóle. Tu powinno się wyświetlać już obraz z tego, co wysyłamy. O, i teraz już powinni teraz nas wszyscy i widzieć, i słyszeć. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie z Bychawskiego Centrum Kultury. Na samym początku na malutki jakiś problem, ale to wszystko przez to, że nowa aranżacja naszego prowizorycznego studia. Mamy nadzieję, że już jesteśmy w waszych domach. Bardzo prosimy o komentarz z informacją, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. Liczymy na Pawła Klimka, naszego największego fana. No i pani Marzeno, co dziś będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić bałwanka i pingwinka, a także ptaszki z włóczki. Prosiłam o przygotowanie butelek po napojach. Takie proste butelki najlepiej się sprawdzają właśnie, nie zwężane, tylko takie proste. I co? Zaczynamy. I zaczynamy robić. I zaczynamy. Ja jeszcze sprawdzam, bo nie widzę ciągle naszej relacji, żeby nas wszyscy widzieli. Nie mam pewności, czy nasza transmisja się po prostu uruchomiła. A ja w Od czego, pani Marzenko, będziemy zaczynać? Od czego będziemy zaczynać? Od docięcia butelki. Od docięcia butelki. Tak, trzeba jej uciąć tą szyjkę. Nie musimy tego wymierzać, ewentualnie... Nas nie ma. Dobra, to chyba jednak jesteśmy. Mamy nadzieję, że jesteśmy, róbmy swoje. Okej. Okay. Docinamy butelkę najpierw? Docinamy butelkę. Na taką wysokość, takie 3/4. 3/4, czyli odcinamy szyjkę. Odcinamy szyjkę. Przy pomocy nożyczek bądź takiego nożyka. Specjalistycznego. Tutaj jest już zaznaczone. Zaznaczone, okej. Okay. Zgniatamy i docinamy. No tu dzieci mogą mieć trochę kłopotu z tym. Ale wystarczy naciąć, tak. Rodzice może wspierali. Pomogli, tak. Musi być bardzo równo? Niekoniecznie, bo to będzie przykryte czapeczką. Jeśli się coś krzywo utnie, nie przejmujcie się, tego nie będzie. Tego nie będzie widać. Jak zwykle zamaskujemy. Tak, pani Marzenka jest mistrzynią maskowania różnych rzeczy. To jest... No ja już mam ucięte, czyli szybciej idzie nożykiem niż nożyczkami. Tak, bo mnie się coś tutaj... O, już. Oczywiście będziemy potrzebowali kleju na gorąco. Klej na gorąco, już włączamy klej. I będziemy klej. Wykonywać, moi drodzy, takiego pingwinka I bałwanka. Takiego bałwanka, czyli kto będzie co wykonywał? No
nie wiem. Jak się dzielimy? Ja biorę bałwanka. Pani ma dziś taki granatowy, ciemny sweterek, to będzie pani miała białego. Tak? A ja będę miał czarnego. Dobrze. Pingwina. Potrzebny jest nam filc. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli dzieci nie mają filcu, to można... Kartkę papieru? Tak, można użyć karton papieru. Tak. Okay. Ewentualnie jakaś inna tkanina. I teraz, żeby to nam nie przeszkadzało. Okay. Tak. I teraz tak. Tutaj tak sobie układamy na równo ze spodem. Ze spodem butelki ze spodem. I kręcimy. Na razie tylko przymierzamy. Mhm. Tak. A moja butelka ma taki ślad po seryjnym kleju. Tak. To nam posłuży jako dodatkowe wzmocnienie. Nadmiar będziemy odcinać pewnie, tak? Tak, i ten nadmiar odcinamy. Ale musi nam tak zajść jedno na drugie troszkę. Tak, żeby zaszło jedno na drugie około centymetra. A resztę? A resztę odcinamy. Bo się przyda później? No taki wąski paseczek niekoniecznie, ale do czegoś innego może nam się przydać. O. Okej, okay, czyli robimy i bałwanka, i pingwinka. I pingwinka. Podstawą naszej pracy jest butelka plastikowa. Tak. Czyli recykling, jeszcze raz recykling. I myślę, że wszyscy butelkę w domu mają. A jeżeli ktoś nie ma filcu czarnego, białego lub innego, to może wykona to karton na papierze. Okej, okay, mamy. A ja sobie źle docięłam. Ja też trochę krzywo, ale... Ale wiem, że to zamaskujemy później, a tak, pani za mało. Ja za mało, więc muszę wziąć jeszcze... A u mnie nachodzi. Pamiętajcie, że docinając trzeba tak zrobić, żeby jedna warstwa zaszła na drugą. Na drugą. Okej. Okay. I to tak? Wykańczamy klejem na gorąco? Tak, tak. Czyli zaczynamy... Najpierw robię sobie paseczek na pustej butelce. Tak, przyklejam na pustej... jedną stronę. Tak. Tylko... Aha, bo to pójdzie do środka. Dobrze. Mm-hmm. Tutaj równo równo z dnem. Mm-hmm. I przyklejamy. Ja używam sobie pistolet, bo miałem wyłączony. Aha. Jeszcze korzystając z okazji, podrównam sobie ten róg, który wyszedł mi krzywo. Rozmawialiśmy, słuchajcie, z panią Marzenką o tym, co będziemy jeszcze wykonywać. Tak doszliśmy do wniosku, że... karnawałowego szaleństwa w tym roku nie będzie. Raczej nie będzie. Wszystkim nam wiadomych. Dlatego też, moi drodzy, będziemy wykonywać takie rzeczy zimowe. Zimowe. Tak. Trzymamy się tematyki zimowej. Za oknami nie ma śniegu, ale nadciąga bestia ze wschodu i my na jej przybycie się musimy przygotować. Przygotować, tak. Dobra. Będą jakieś zimowe akcenty. Te dzisiejsze... pingwinki i bałwanki, to taka trochę tęsknota za tym śniegiem, za tą zimą, prawda? No niestety mało go i w górach też wcale nie ma jakiejś podobno wielkiej ilości. Ja ciągle czekam, żeby mi się rozgrzało. Dziękuję. Dobrze. I teraz... A czy można to zrobić magikiem, jeżeli ktoś nie ma na gorąco? Myślę, że tak, tylko że to dłużej potrwa. Okej. I teraz tak. To, co nam zostaje... wędruje do środka. Wpychamy to do środka po prostu. Wpychamy tylko, zobaczcie, ja na razie tak na sucho wepchnę. Ja tu roluję. Bo to docelowo ma wyglądać tak. Ale żeby to nam się trzymało, spójrzcie, widzicie, to musimy do środka dać kleju. Aha, na brzeg butelki. Na brzeg butelki, do środka kleju, o tam, o, proszę. I teraz wpychamy nadmiar tego filcu. Ja jeszcze kleję, ale myślę, że większość osób już skleiła albo sobie sklei, bo nasze filmy oczywiście możecie później jeszcze odtwarzać sobie na naszym Facebooku, więc jeżeli ktoś się nie wyrabia, bo jak robiliśmy te warsztaty świąteczne, to czasami była prośba, żeby robić wolniej. To my chcemy to zrobić, słuchajcie, szybko, sprawnie, żeby ten materiał nie trwał bardzo, bardzo długo. A wy możecie sobie w domu odtwarzać, przewijać tyle razy, ile chcecie. Ale oczywiście najbardziej cieszymy się z tych prac wykonywanych równocześnie z nami. I oczywiście będzie nam bardzo miło, tak jak zawsze, jeżeli zamieścicie zdjęcia swoich prac. Dobra, czyli bo tak, ja już mam to oklejone. Tak. I teraz obklejam wnętrze butelki, żeby zawinąć. Tak. Okej. Okay. Ja jestem trochę z tyłu, pani Marzena z przodu.
Także jeżeli ktoś nie wyrabia w tempie pani Marzeny, to może w tym moim troszeczkę wolniejszym. I teraz tak, ja już sobie teraz będę dno robiła, więc docinam sobie na razie taki kwadracik z filcu. I teraz naokoło tutaj, o, i na filc, tak, i na filc, i troszeczkę na dno butelki tego kleju. Aha. Czyli ja też muszę wyciąć kwadracik najpierw? Tak. Ja potrzebuję laski kleju, ponieważ w moim pistolecie się kończy. Proszę bardzo. O, super, bardzo dziękuję. O, i to nam się klei już. I teraz po przyklejeniu docinam. Ja niestety. Ten kwadracik ma być troszeczkę większy, tak? Troszkę większy, tak. Żeby wystawał poza butelkę. I teraz po przyklejeniu docinamy na równo z butelką oklejoną. My się bardzo tutaj z panią Marzeną cieszymy, jak później mamy informację, że te prace dzieci wykonują na przykład w przedszkolach, że oglądają nasze warsztaty panie pracujące w przedszkolach i wykonują, bo mieliśmy takie informacje po warsztatach tych świątecznych, prawda? Świątecznych, tak. Teraz przedszkola są nieczynne z racji ferii, więc mamy nadzieję, że rodzice i dzieci w domach będą też to wszystko razem, wspólnie. Ja już mam tułów bałwanka. Przystępuję do zrobienia czapeczki. I tak samo odmierzam sobie arkusz, też tak, żeby mi zachodziło jedno na drugie. O, centymetrowa taka zakładka. Ten arkusz podzielę sobie tak na pół. A ja ciągle jestem z tyłu, ale okej. Okay. Chwila, niech to wystygnie, tak? Niech to złapie. Tak. Ja już robię czapeczkę. Proszę, taki. Czyli też dookoła będziemy tak, tą buteleczkę owijać? Dookoła i też, żeby tak zachodziło jedno na drugie. I tak, żeby nam się czapeczka ja fajnie... Tak, żeby nam się czapeczka fajnie... nakładała, to musimy tutaj zrobić jej taki, o, nie wiem jak to się nazywa przy czapce, takie rondo. Używaliśmy ostatnio określenia rondo. I teraz tak, ten paseczek proszę, pociągam klejem i sklejam. Okej, okay, czyli ja robię to w jakim kolorze? A w jakim? O, tutaj w pomarańczowym. Jest pomarańczowym. Dobrze, czyli tak jak to jest widoczne tak. Tutaj, na tej... na tym pokazowym naszym. O, na tym. No, mam taki kolor. Jak go odmierzamy, proszę przypomnieć? Tak, to żeby było dookoła. Tak, dookoła plus centymetr więcej. O. Dookoła... plus centymetr. Plus centymetr więcej. No jak będą 2 centymetry. Też to... może być. Byle nie o. za mało. Byle nie za mało. Okej. Okay. I teraz. Obcięte. I połowę kleimy, tak? Połowę wysokości tego materiału, który nam został. Nie. A, teraz robimy to rondo. To rondo tutaj. Teraz robimy rondo. Czyli rondo. Słuchajcie, rondo robimy w ten sposób, że składamy taki pasek dwucentymetrowy. Tak. Żeby to bardziej prawdziwą czapkę przypominało i podklejamy. I podklejamy to też klejem, klejem na gorąco. Gorąco, okej. Okay. Mhm. Tak. Dobrze jest, widzę, najpierw sobie zgiąć. Tak. Raz. Później zaraz za zgięciem położyć klej i zaginać jeszcze raz. Ale muszę powiedzieć, że na tym filcu się dobrze pracuje. Tak, bo jest miękki. Jest miękki, ten klej ładnie tu sobie dosycha. Nie ciągnie tak. się, bo on też ma taką swoją strukturę. Chociaż jest specjalny też klej do filcu, ale klejem na gorąco. Aha. I teraz tak, robimy o tą część. Frędzelki. Frędzelki przy czapeczce.
Coś takiego robimy. Dobra, czyli nacinamy. I nacinamy z drugiej strony. Właśnie. Uwaga, czyli tu sobie zakleiłem, zobaczcie. Tak. Zwinięte jest, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. A ja już tutaj nacinam. O, więc od dołu na tej pojedynczej warstwie nacinam. Dłuższe, krótsze, czy wszystkie jednakowej długości? Nie, wszystkie jednakowej niech będą. Mnie się to nie udało, dlatego zapytałem. Chociaż one tak nie wyjdą idealne, no właśnie, bo to trzeba by odmierzyć sobie, a my więc tak... Ja w niektórych miejscach za mocno nacisnąłem na nożyczki. Tak, ja też mam jedne dłuższe, głębsze takie, drugie... O, powiedzmy tak, tego się po prostu nie da popsuć. Nie, nie da się, zobaczcie. O, tak to wygląda. Dobrze. Taką trawę zrobiliśmy, tak. Niebieską i pomarańczową. I teraz nakładamy czapeczkę. Tak. Niezbyt ciasno, bo to będziemy zdejmować. Ona będzie zdejmowana? Tak. A to ja nie pokazywałam, że to może nam posłużyć jako... Schowek. Schowek, tam jest ciasto, ciasteczka. Mogą w którym być... są ciasteczka? Tak. W tym? Tak. Uwaga, uwaga, sprawdzimy, czy pani Marzenka mówi prawdę, czy oszu... Jest! Mogą być cukierki, jest, ciasteczka. Jest. To fajna forma zapakowania drobnego prezentu. Tak. To nie musi zimowego być bałwanek, takiego. Ale tak. Można z tego w tej konwencji zrobić wszystko. Wszystko. I tak. Na przykład babci, na dzień babci coś tam zapakować. O tym też pomyślałam. Albo dziadkowi. I dziadkowi, właśnie. Ale co małego można schować babci? O, co małego? Pani Marzenko, pani jest babcią. Co może dostać ja to jestem łasuch, więc ja ze słodyczy bym się ucieszyła. Czyli na przykład ja bym chciał takiego pingwina wypchanego śliwką na łęczowską. Tak, jak najbardziej. Dobrze. Dobra, ja mam za dużo tutaj, bo za dużo. Można odciąć. Zobaczcie, tu mi za dużo za zostało, dużo. Więc jeszcze jest szansa sobie tak. Nadmiar. Lepiej jak jest za dużo, niż miałoby być za mało i brakować. I teraz po nałożeniu tak... Tak luźniej kleimy, ale już możemy zdjąć. Sklejamy jedno do drugiego. Tak, jedno do drugiego. Sprawdzę, teraz za dużo nie obciąłem. Kleimy tylko do tych nacięć, do frędzelków. O. Tutaj. O, tutaj, o proszę. Już jest sklejone. Fajnie się trzyma. Byle nie wyżej, bo ten frędzelek musi być tak, luźny. Tak, luźny frędzelek. Pani Marzenko, jak dużo kleju? Nie dużo, można nie było dużo. Mniej nawet. No. Ja zawsze, zauważcie, że pytam po fakcie, bo zawsze wszystkiego u mnie jest za dużo. Materiału za dużo, kleju za dużo. Na palcu klej, trochę parzy. A no właśnie, trzeba jak uważać. Będzie jak mniej, jest za dużo, jak tak, będzie mniej, to nie wycieknie. To nie wycieknie i nie będzie parzyło. Ale to nie jest kropelka, śladów nie zostawia. Tak. Roluje się fenomenalnie ten klej na ciepło, ale dzieci mogą się poparzyć, także proszę uważać. Lepiej mniej, to i tak złapie. Nawet i punktowo można nakładać, niekoniecznie tak na całej długości. Bo mój klej wyciekł poza... To miejsce łączenia i myślę, że to spowoduje, że będzie się go gorzej wkładało na podstawę albo będzie brudził. No może nie. A może jak zaschnie. Może zaschnie, to się oderwie. To się oderwie. Dobrze. I tu już mamy taką oczapeczkę. Ale pani ma drobniutko, a ja mam takie grube. A to przecież można sobie jeszcze... Jeszcze można przerobić. Tak, dobra, można czyli przerobić. Ja każdy mój ten pasek, słuchajcie, tak, muszę przeciąć jeszcze, na pół. Jeszcze żeby, na pół. W ilości pasków dogonić panią Marzenkę. A ja już wiążę moją czapeczkę. Czym ją wiążemy? Jakąś wstążką, jakąś włóczką. Co tam mamy? Kawałeczek wstążki prosiłam przygotować. O. Ja już związuję. Okej. To wcale nie jest takie proste związać ją. Właśnie. Dobra, jak duży kawałek? 20 cm chyba wystarczy, trzeba było. Wystarczy, koło 20 cm, tak. Tak, do naszych tutaj oglądających nas gości. Kładziemy sobie wstążeczkę na stoliku. Na stoliku. Na wstążeczkę kładziemy czapeczkę. Pod tymi frędzelkami zaczynamy ściskać? Tak, zaczynamy ściskać. A czapeczka nam wyjeżdża. Wyjeżdża, ale to się... Trzeba tak paluszkiem dognieść? Tak, trzeba dognieść. Ją uformujemy później.
Dobra. I wiążemy to na kokardkę, czy nie? Na kokardkę. Na kokardkę? Na węzeł. Ja będę klasycznie na węzełki. Ja za lekko związałam. I się rozjeżdża. I mi się rozjeżdża, ale trzeba zaraz mocno sobie ścisnąć. Poprawię. Polecamy mocne ściskanie. Tak. Filc jest taki sztywniejszy, więc no... A jak zrobią to dzieci, które robiły to na kartce papieru? Na kartce papieru? No z czapeczką będzie problem. Będzie kłopot, nie? Chociaż jak się weźmie więcej kartonu, to da radę. Tylko to musi być dużo w tej kartki. Dużo kartki. Tak, dużo kartki. Dużo kartki. Myśmy ja spróbuję założyć mojemu pingwinowi to na głowę już, tak? Mogę spróbować mu założyć? Tak, ja też już zakładam. O, u mnie coś ciasno, ciasno, ciasno. Ciasno wchodzi. Ale? Mój już ma czapeczkę. Mój też. O. O, tak. Proszę bardzo. Tak to wyszło. Tak. Dobra. Teraz? Brakuje mu oczu, nosa. Mam gotowe oczy, ale my zrobimy... Swoje? Tak, my zrobimy z filcu. Mamy kawałeczek czarnego filcu, wytniemy. O, tu też został taki gdzieś... Tak, ja też tutaj mam. Ja jeszcze formuję mu czapeczkę, żeby była ładniejsza. Dobra, zaraz je zdejmę. Tutaj mam. Fajnie, jak uda wam się czapeczkę tak założyć, żeby miejsce klejenia czapeczki było zgrywało się z miejscem klejenia korpusu tego tułowia naszego. Tego tułowia, tak. U mnie z tyłu tak to wygląda właśnie. Tutaj jest klejenie tułowia i klejenie. U mnie jest dokładnie tak samo. Czapeczki. Dokładnie tak samo. No. Robimy oczka. Oczy. Jak robimy oczka? Bierzemy kawałek filcu. Składamy na pół, składamy robimy na pół półksiężyc. Tak, i wycinamy kółeczka. Tak, duże? A zaraz, ja nie mogę mieć czarnych, bo ja mam czarnego pingwina. A nie, oczka u pingwina będzie co innego. U pingwina będzie brzuszek. U pingwina będzie brzuszek. Tak, poskładamy i z tego wycinamy. Słuchajcie, najprościej tak samo, żeby wyciąć serduszko, składamy na pół. Tak. I robimy serce tutaj... Półweczkę po prostu sobie formujemy nożyczkami, tak jak uważacie. O. Ja się skupiłam na moim bałwanku. Tak będzie. Dobrze. Teraz pani Marzenka zrobiła takie, zobaczcie, bardzo ładne tutaj. O, tu pokażemy. O, a moje wyszło zupełnie inne. Ale nic straconego. Bo tu można dociąć, tak, prawda? Tak. I składamy jeszcze raz. Okej. Okay. I tutaj. Mocniej za... Tak. To mówi mój kolega kierowca, trzeba zakulić. Zakulić. Może być zakulić. I jest. I to doklejam pingwinowi z przodu. Tak, z przodu i na to dopiero pójdą oczy. Ale. W tym momencie, zobaczcie, mi to trochę przypomina świętego Mikołaja. Bo to są takie świąteczne, słuchajcie, świąteczne bałwany, świąteczne. No, jesteśmy świeżo po świętach, jeszcze w tym okresie świątecznym. No, więc... Tak trochę podstrzygę tę brodę, bo... O tak. Będzie może troszkę lepiej, okej. Okay. I przykleić to tu, czy najpierw mu dorobić te wszystkie elementy? Nie, przyklejamy, do tułowia. Korpus. Tak, do korpusu. Proponujemy brzegiem cienko, ja mam już żeby znowu nie wyciekło, tak, tak jak im wcześniej. Tak, cieniutko, tak. Natomiast na środku można trochę grubiej, żeby środek się trzymał, prawda? Proszę, ja mam oczy. I co jeszcze brakuje? Bałwankowi trzeba mu zrobić nos. Nos. Odcinamy kawałeczek pomarańczowego filcu. No, ja mojemu muszę zrobić czarne i białe oczy jeszcze. Ja się porwałem trochę z motyką na księżyc. Nie, to nie jest trudne. I ten kawałeczek taki, proszę, o tutaj mam, sklejam to razem.
O. Taką jakby rurkę, coś takiego sobie robię. Jedno moje, teraz... zobaczcie, jedno oko mam podłużne. Tu pokazuję do tej dolnej kamerki, a to drugie ma... A dlaczego tak takie wyszło? Takie diametralnie inne. No, tak ciąłem. Chciałem, dobrze wyszło. Nie, to zrobimy to tak, jak zobaczcie. Powinno być. Nie. To trzeba jeszcze raz dociąć te oczy. Muszą być jednakowe. A ja sobie docinam właśnie ten nos marchewkowy. O. Ja wiem, że dzieciom pójdzie na pewno lepiej. Są bardziej uzdolnione. Proszę. I szybciej sobie poradzą z oczami. W ten sposób przyklejam. A czy mogę dostać gotowe oczy? Tak, proszę bardzo. Może mój po prostu pingwinek będzie miał gotowe oczy. Pani Marzenka dla ambitnych pokazała, jak zrobić samemu oczy, a mniej ambitni mogą pójść kupić te przyklejane. Tu są takie duże. Największe. Te największe wybiorę. To jest wspaniała rzecz. Bo moje będą ruchome, słuchajcie. I jestem przekonany, one są klejące, prawda, czy nie? Nie. Te są nie. Nie więc są klejące. Kapkę kleju, słuchajcie, i moje będą świetne, bo będą się ruszały. A pani Marzenki nie. No tak. A ja zrobię jeszcze kolorowy szalik? Szaliczek, ale taki troszeczkę niżej. Wiązany? Wiązany w pasie, załóżmy. Docinam sobie. A i chcemy was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do udziału w konkursie. Zobaczcie. Na kolędowanie rodzinne, domowe do 15 stycznia. Możecie wysyłać swoje nagrania ze swoich domów, jak śpiewacie kolędy. Chodzi nam oczywiście o polskie kolędy takie klasyczne, nie pastorałki. I takie jedno nagranie prosimy, abyście nam do 15 stycznia na adres sekretariat@ebck.pl wysłali. Najlepsze prace, najlepsze nagrania zostaną oczywiście nagrodzone, a wszystkie nadesłane prace posłużą do stworzenia takiego online koncertu pod tytułem Bychawa kolęduje. Super. Taki pomysł tutaj miał pan dyrektor i dlatego zapraszamy do konkursu. Ja mam oczy tak, i muszę jeszcze zrobić dziób. Dziób. To jak w piosence. Czy ktoś widział dziób dziuba, jak wygląda dziób dziób? A mi przyszło zrobić w końcu pingwini dziób. A ja przyklejam guziczki do swojego bałwanka. To wycinamy trójkącik, prawda? Dobrze myślę? Złożony na pół? Złożony na pół wycinamy trójkącik. Tak. Ja mam guziczki. I bałwanek już stoi. Dobrze, że pingwinek jest bez szalika. Bo z tym pingwinkiem to ja się trochę namęczyłem, naprawdę. Tak? Tak. I tu go zaprasowujemy, ten dziubek. Sklejamy go lekko. Tak, żeby był lekko otwarty. Tak, żeby był lekko otwarty. W środek troszeczkę dajemy kleju i on będzie taki uchylony. Można by mu jeszcze taki czerwony języczek wstawić. Można. Ale... I mu przyklejamy gdzieś ten dziubek. Tak, tutaj. Dobra? Mhm. Jeszcze, żeby zaznaczyć ten akcent taki zimowy jeszcze bardziej. Opruszymy śniegiem. Mamy takie gwiazdki gotowe. Dzieci mają pewnie dziurkacze takie. To mi przypomina taką bajkę. Pani na pewno dobrze kojarzy. Pingwin Pikpok. Ojojoj, to dawno było. Dawno temu. Bardzo. Dzieci, które nas dzisiaj oglądają na Facebooku, na pewno nie znają, chociaż może gdzieś tam TVP ABC czasami albo inna jakaś telewizja to emituje, ale pokolenie 30-40-latków na pewno i przede wszystkim pokolenie rodziców bajkę o pingwinie Pikpoku będzie pamiętać. Ja właśnie takiego Pikpoka, słuchajcie, i akcent taki jeszcze. Przy pomocy pani Marzeny zrobiłem. O, śnieżynkę. Co dostał? Śnieżynkę. Śnieżynkę dostał jeszcze na czapeczkę. Pingwin mój dostał Pikpok. Tutaj. Proszę. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Mamy bałwanka, mamy pingwinka. Czyli w zasadzie w pół godziny wykonaliśmy dwie fantastyczne, wspaniałe ozdoby, które są skrytką na łakocie. Na łakocie. Po to, aby dostarczyć komuś
pięknie zapakowany własnoręcznie, autorsko prezent. A może właśnie, poprosimy tak? wszystkich, którzy nas oglądają, o to, aby napisali, jaką formę może przyjąć ta metoda wykorzystania butelki i filcu. Co oprócz bałwanka i pingwinka można by jeszcze zrobić, na przykład z okazji Dnia Babci lub Dziadka. Właśnie. Co to takiego? Wracając do naszego dzisiejszego spotkania, absolutnie na żywo, moi drodzy, będziemy wykonywać dla was ptaszki z włóczki. Można, ja nazwę tego wróbelek, tego nazwiemy papuszka. Może być, bo jest kolorowa. Bo jest kolorowa. Zaraz pani Marzena pokaże nam, jak te zwierzątka wykonać. I na przykład ja już mam taki pomysł, jak je wykorzystać. Na przykład można pobawić się w teatrzyk o ptasim radiu. Znając wierszyk o ptasim radiu, można zrobić sobie teatrzyk domowy albo wierszyk o płaczącej pani Słowikowej w gniazdku jak na akacji, czekała. Bo pan Słowik przed 9:00 tak. miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych tak. pilnie zawsze trzymał i tak dalej, i tak dalej. I mam tak nadzieję, dalej. Że dzieci Super. Znają. A jeżeli nie znają, to zrobią takiego Słowika. To będzie okazja. Panią tak. Słowikową, a rodzice wierszyk przeczytają. Od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Mamy przygotowaną włóczkę, mamy przygotowane jak zwykle nasze kartoniki. 12 centymetrów. Magiczne 12. I teraz wybieramy sobie kolor. Jaki ten nasz ptaszek będzie? Do jednego ptaszka trzy kolory. Do jednego ptaszka trzy kolory. I ile razy trzeba zawinąć na tekturce? Zależy, jaką mamy właśnie wełnę. Ta wełna jest grubsza, więc myślę, że tak koło 20-30 razy. Okej, okay, raz. Można liczyć? Można, tak, tak. Ja będę robiła z innej włóczki. Z cieńszej troszeczkę, więc... Słuchajcie, im więcej wełny, tym nasz ptaszek będzie grubszy. Dorodniejszy. Dorodniejszy, taki dokarmiony puchaty, słoniką. Dokarmiony, właśnie. Nie to mam... ja mojemu nie będę żałował. Ja też. Okej. Okay. I ucinamy sobie. Można całość zawiązać jeszcze, tu już niewiele zostało. A, bo już niedużo, tak, to już. No to ja będę miał bardzo dorodnego. Dorodnego. Okej, okay. I co, pod spód to włożyć? Nie. I teraz przecinamy tutaj. Mhm. Tak jak robiliśmy to przy naszych Mikołajach, Mikołajach, od których zaczynaliśmy w ogóle cykl naszych tutaj spotkań absolutnie na żywo. Dobra. Przecinamy i taką wiązkę tej włóczki kładziemy sobie... Złożoną na pół, nie, czy nie? Nie, taką rozciągniętą. Rozciągniętą. Dobrze. Okej, okay, kładziemy. To, to jest nasz jeden kolor. I teraz nawijamy robimy drugi kolor. To ja ten brązowy nawinę. Mhm. To jest bardzo proste, bardzo łatwe. To nie jest... I myślę, że dzieci nawijać wełnę na tekturkę potrafią. Nie będą miały z tym problemu. I to też rozwija te zdolności manualne, tak, prawda? Szczególnie tak. U takich małych dzieci. U takich małych. Trzy, czterolatków? Tak, czterolatek już będzie to robił, trzylatek też będzie nawijał. To zapraszamy wszystkie trzy i czterolatki Proszę. Do tego, aby nawijać z nami wełnę na tekturkę. Już jeden kolor mam. Teraz biorę sobie drugi kolor. Moja jest troszeczkę cieńsza, pełna, więc muszę jej wziąć więcej. Więcej. Tak. Ja tu mi się poplątało trochę. Teraz trzeba to rozplątać zapewne. Ale to może przyjdzie taki moment, że się uda. O, właśnie. Nawijamy. I to samo przecinamy, tak? Tak. I Dobrze. Też docinamy w ten sam sposób. W ten sam sposób, słuchajcie. I też kładziemy sobie taką wiązkę tej naszej włóczki. Potrzebujemy trzech takich wiązek, tak? Tak, trzy takie wiązki są nam potrzebne. O.
jest. A ja się jeszcze zastanawiam, czy panie dorosłe robią jeszcze na drutach? Pani Marzena, czy pani robi na drutach? Nie, teraz nie robię. Ja bardziej lubiłam robić na szydełku. Na szydełku? Na szydełku. Chociaż robiłam też na drutach. Zrobiłam sweterek dla mojego syna, jak miał 2 latka. I to była chyba jedyna rzecz, którą zrobiłam na drutach. Rozumiem. Więcej rzeczy pracochłonne robiłam. Są druty chyba bardzo? Tak, wolałam szydełko. Rozumiem. Mhm. A my dzisiaj, czy to bardziej robienie na drutach, czy szydełko? To? Bo ja nie mam doświadczenia ani z jednym, ani z drugim. Ani to całkiem zupełnie. Wiązanie. 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 I tę trzecią robimy dokładnie to samo, tak? Tak. Mhm. O, gdzieś mi upadły moje motki. I to samo. Czyli nasza dzisiejsza transmisja live jest zupełnie nie live, ale mamy nadzieję, że ją oglądacie. Że będzie odtworzona. Ale muszę powiedzieć, że my chyba mamy łatwiej, prawda? Jak tak psychicznie od pewnego czasu wiemy, że już jednak nie jesteśmy live, to tak z tyłu głowy jest spokojnie. Nie spokojnie wiem, jak ja. pani Marzena. U mnie nie. Tak, jak najbardziej. I teraz tak, z każdej takiej wiązki odkładamy sobie jeden. Jeden. Tak. Jedną nitkę. Jeden sznurek, tak. Tak. Dobrze. Teraz możemy powiedzieć zawsze, to się wytnie. To się wytnie. To się wytnie. Ale my obiecujemy, nic nie będziemy dziś wycinać, nic oprócz tej wełny, z której dzisiaj kręcimy ptaszki. I teraz tu mamy 3. 3. Wybieramy kolor dominujący ptaszka, czyli czy elementy, czy o co chodzi? Jak wybrać, który kolor będzie miał brzuszek, którym kolorem będą skrzydełka, którym główka? Jak to? To ja zaraz powiem, jak to będzie. Chcemy zacząć. I teraz? Od czego zaczynamy? Kładziemy tak. A która będzie skrzydełkiem, a która brzuszkiem? Skrzydełka będą na końcu. Na końcu będą tak, skrzydełka. Skrzydełka będą na końcu. Czyli będzie teraz tułów tego ptaszka. Tak. To jest tułów? Tutaj sobie wybierzemy. Aha, dobra, później. Tak, później sobie na wybierzemy. Na razie przekładamy to na krzyż. I teraz tak. Przekładamy, zobaczcie, na drugą stronę. I coś takiego musi nam powstać. O. Aha, bardzo proste. Zobaczcie, 2 te sznurki. Tak. Zakładamy jeden o drugi. Jeden o drugi, tak. Po prostu. Tak. Idealnie na pół i trzymamy. I teraz, jeśli chcemy, żeby na przykład brzuszek był, który? Brązowy. Na przykład? Brązowy. To brzuszek wędruje do lewej czy do prawej ręki? Nie. Nie. I tak to musimy wszystko związać. Mhm. I sobie później wybierzemy, co będzie główką, co będzie brzuszkiem. Okej. Okay. Dobrze? Dobrze. Czyli tak, wiążemy. Odłożyliśmy te niteczki. Czyli tym kolorem nitki, które odłożyliśmy, związujemy. Związujemy. Zobaczcie, czyli podkładamy na samym końcu, czy tak w połowie? Tutaj tak blisko. Blisko? Blisko, blisko, blisko. Blisko miejsca połączenia, tego splotu, gdzie jedno przechodzi splotu, w drugie. Tak, i ciasno chyba i bardzo, tak? I tak ciasno z... Ale nie przesadzajmy, bo wełna jest... Żeby jej nie zerwać. Tak, ona jest taka krucha. Dobrze. Krucha, krucha to dobre określenie na wełnę? Krucha... nie wiem. Ale łatwo ją przerwać. Przerwać, tak. Delikatna może, delikatna, tak? Cienka, nie wiem. O. Dobra. Czyli pamiętajcie, wszyscy, którzy nas oglądają, nigdy... Nie ucinamy tego. Nie ucinamy. Mówcie o wełnie, że jest krucha. I teraz proszę. Z drugą stronę robimy to samo, tak? I z drugą stroną robimy to samo. I teraz sobie wybierzemy, co będzie naszym brzuszkiem, a co główką. O. OK. Mamy związane 2 elementy. Tak. I teraz
Moja główka to będzie ten kolor. Mhm. Znaczy to będzie ten łebek grzbiet. Taki, łebek z grzbietem. O. Mhm. Łebek i grzbiet. Czyli jak to pani robi? Okej, dobra, to będą moje skrzydełka. Dobra, chyba wiem. Skrzydełka będą zaraz. A, główka. O skrzydełkach coś jeszcze takiego nie ma sobie robimy. To będzie nasz brzuszek u mnie, ten siwy. To będzie główka. Dobrze. A skrzydełka wkładamy tutaj. Pomiędzy. Pomiędzy. Na tym łączeniu tych dwóch, tak? Na tym łączeniu i przykładamy górą. Górą. Spójrzcie. I teraz musimy związać jeszcze raz. Skrzydełka? Nie, tutaj ten tułów. A skrzydełka zaraz będziemy wiązać. I tu wiążemy tym kolorem skrzydełek? Obojętnie już jakim kolorem, bo tego nie będzie widać. To mi został tylko kolor skrzydełek. A to może ja dam, bo to będzie do skrzydełek. O. Okej. I związać też blisko tego wszystkiego, tak? Tak. Tych wszystkich połączeń. Tych połączeń. I wiążemy. O, tutaj tak pokażę. Tak jakby przy ogonie. O, taki ogon tworzymy. To można związać razem, ale obawiam się, że dzieciom będzie trudniej po prostu. Czy to ucinamy, czy nie? Nie, też zostaje. Dobra, ja mu ten ogon taki, mam kilka takich wystających, mogę podrównać? Tak, to na końcu będziemy równać wszystko. Już tak nie mogę, pani ma znowu tak idealnie, a u mnie jest tyle. Nie. U mnie jest wszystko, proszę. Nie, u mnie jest wszystko krzywe też. I teraz te skrzydełka bierzemy tak do tyłu. Spójrzcie. O. O. I też je zawiązujemy z tyłu. Tak. I będziemy to wiązać. Prosta sprawa. Prosta nie, sprawa. Te rzeczy z włóczką, które tutaj robimy, bardzo mi się podobają, bo są takie łatwe, a wełna jest mięciutka. Tylko blisko znowu wiążemy. O tutaj, o, proszę. Dobra. Tu jest później szansa na jakieś korygowanie błędów? No raczej nie, będziemy już teraz docinać, formować naszego ptaka. Mhm. Okej. Okay. Czy to moje to ptak? No trzeba. Ale to trzeba było razem z tym związać. Która? Ja związałam wszystko. Ja też. Panie Mateuszu, co? Nie. Tu związałem ten brązowy i ten. Dobrze, ale to trzeba było razem związać z tym brązowym teraz. O. A pan związał tylko skrzydełka. Okay. Trzeba było dowiązać skrzydełka do tułowia. O. Dowiązać właśnie i tego mi pani wcześniej nie powiedziała, właśnie. Bo wszystko wiązaliśmy do tej pory zupełnie, całkowicie, osobno. Nie. A teraz skrzydło i tułów i to wszystko wiążemy. Tak, i to wszystko wiążemy. Dobrze, mi tu został kawałek tej wełny czerwonej. Tej... Gdzie tu jest grzbiet? No właśnie nie wiem. Tutaj jest grzbiet, to jest główka. To brzuszek. Tu jest brzuszek. I na grzbiet zakładamy te czerwone. Tak. Skrzydła. O tak. I teraz związujemy. O właśnie, tu może po prostu brakować rąk? Może. Mamy będą musiały pomóc. Wspierać w tych pracach, albo tatusiowie. Tak. Dobra. Dobrze. I teraz dopiero możemy sobie dociąć.
Nasz ogonek. Ja dociąłem wcześniej, nie bardzo mam co dociąć teraz. A, i dlatego źle związać. I dlatego źle związać, możliwe. Docinamy na końcu. Formujemy. No ale to moje wcale nie wygląda jak ptaszek. Nie wygląda jak ptaszek? Nie. Trzeba go uformować. W ogóle mi to na razie nie przypomina ptaszka. No coś zrobiłem po prostu nie tak. Ale to nic. No to na pewno jest fajna zabawka dla kotka, jak ktoś ma kotka w domu, nie? Myślę, że tak. Na sznureczku można. Słuchajcie, zawsze można się pocieszyć jakoś. Dobrze. I teraz tak. Taki nasz ptaszek, to znaczy on jeszcze, przykleimy mu oczy i zrobimy mu dziób. To może wtedy mój będzie też przypomnieć. Może nam przypomnie, tak. Oczy te na klej bierzemy takie. Tak, żółty pasek. No właśnie, ja obciąłem, słuchajcie, ten ogon za krótko i te skrzydła mu wystają, a ogon ma krótki. Zaraz mu te skrzydła tu podetnę trochę. I może to zacznie coś przypominać. Taki dzisiaj dzień tego nowego roku, trochę szalony. Oj. I znowu robimy trójkącik. Taki podwójny. Jak do pingwinka robiliśmy, tak? Jak dla pingwinka, tak. Chyba, Marzeno, będzie coś z tego, bo... Będzie, zaraz go uformujemy. Dobra, bo ja chyba znowu za dużo podciąłem, ale to nic. Pamiętamy, jak robiliśmy ten dziób, czyli tak, składaliśmy składamy kawałek filcu na pół. I wycinamy taki trójkąt. Wycinamy trójkąt, też go tam podklejamy, żeby... Tak, tylko zaraz klej włączę. Mnie dzisiaj te problemy techniczne troszkę chyba rozbiły i zdominowały. Mhm. Sobie tutaj ja skleję. Ja przygotuję oczy i jeszcze się nie nagrzał. A, żadne, były wyłączone. Tak, wyłączone były, ale za chwilę będzie. Szukamy oczu takich mniejszych, żeby też nie były... Żeby pasowały, bo nie możemy użyć takich, jak użyliśmy do pingwina, prawda? To muszą być oczy takie mniejsze. Malutkie oczka. Malutkie oczka. Dla malutkiego ptaszka. No, ja dam o te. Takiego. Mhm. Dobrze. A takie nogi pod też będziemy robić? A to ten drucik ten tak, taki magiczny. Tak, no te nogi są zabójcze, o te, bo to jest z takiego grubszego drucika. Już mam o tutaj klej. Ten, bo tamten nie... Tamten coś się... Nie włączyłam go po prostu. Dobrze. Dobrze. Kapeczkę dosłownie kleju. Kapeczkę, żeby nam skleiło. I taką samą kapeczkę, damy tutaj. Jest mój. Spójrzcie, tutaj w to łączenie. O. I wkładamy nasz dziobek. O. Dobrze. Tutaj dziobek. Mhm. I teraz przykleję oczy. Kropelka. Na klej kropelkę też pójdzie. Na kropelkę też się uda? Tak, uda się. Świetnie. Też się uda. Też się fajnie przykleja. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie oczy, to wybierzcie takie same. Tak, najpierw, żeby nie było jedno większe, drugie mniejsze. Proszę bardzo. O. Dobrze. Mój bardzo zdziwiony, oczy duże, ale i taki udał mi się dorodny. Podkarmiony. Pulchniutki, dokarmiony, słoninko, ziarenkiem jakimś. Mój jest, zobaczcie, jakby trochę zdziwiony. Zdziwiony. Dobrze. I teraz tak. Są dwie opcje. Albo takiego ptaszka wieszamy tutaj. W domu. Tak. Gdzieś do tam na gałązce jakiejś. Na czym tamten
O, tamten kolorowy wisiał u mnie na choince. A, proszę bardzo. Zrobiony w tamtym roku. Okej. Okay. A te nasze będą siedzące takie. Siedzące. Tak. Dobra. Tak jeszcze tu podpatrzę. Dobra, dobra. U mnie tu jest bardzo ładnie. Ja jestem bardzo dumny z mojego małego tego ptaszka. Coś tu. Pani Marzenka zaraz poprawi, poprawi i będzie bardziej przypominał. Bo on wyszedł trochę nieproporcjonalny. Ma bardzo dużą głowę. Za lekko związałem. Tak, za lekko. Za lekko jest związany. No, ale można to by go słuchajcie, było... metodą prób i błędów. Tak, można zrobić ich kilka. Tak, tak. Włóczki. I każdy będzie inny. Bo ja, no tak luźno, luźno. Luźno. Luźno to tutaj. Jednak trzeba mocno związać, żeby to... Okej. Okay. Dobrze. Pamiętajcie, mocno wiążemy. A teraz z drucika dorabiamy nogi, tak? A teraz z drucika dorabiamy nogi. Bierzemy drucik, jak on się nazywa? Kreatywny? Kreatywny, drucik kreatywny. To jest fachowa nazwa? Tak. To ja brązowy, tak? Dobra. A ja sobie wezmę czarny. I jak to robimy? Drucik przecinamy na pół. Składamy. Składamy, przecinamy na pół. Tak. To będą dwie osobne łapki? Tak. I tak wyginamy, żeby nam powstały trzy pazurki. Raz. Raz, dwa i to będzie trzeci pazurek. O. To będzie trzeci. Taki. Czyli trzeba dobry przymiar wziąć na początku, tak. Bo mi wyszły dwa. Ale zaraz sobie to poprawię. Tu, gdzie mamy tak zaokrąglone, przecinamy. O. Żeby one były pojedyncze. Coś takiego. To nam... Okręcamy sobie po prostu każdego tego pazurka. A, bo ja zrobiłem taką całą łapkę. O, to jeszcze fajniejsza. Ja zrobiłem to, a, tylko... ona się może troszkę, mam pomysł, zobaczymy. Czyli ja wiem, dobra. No, już fajna, tylko zabrakło... Nie, jest... O, świetna. O, zobaczcie tutaj. Mhm. Tak po prostu składałem ten drucik. A moja wyszła taka. I wkładamy ją gdzieś tam, czy jak to robimy? Przyklejamy? Moja wyszła taka. Tak, będziemy to przyklejać. Dobra. Ale zrobimy drugą jeszcze. Czyli ten drucik sobie wyginamy. Tak, wyginamy. Patrzcie, ja to robię w ten sposób. Tutaj spróbuję wam pokazać do tej kamery. Drucik. I takie robimy jakby szlaczki. Ja trzy mam pełne. Ten ostatni musi nam wyjść trochę dłuższy, żeby go zawinąć całość. Tak to wymyśliłem. A ja mam pojedyncze właśnie łapki. No ale pani ma większe. Tak, ja mam większe. Ale ja tamte są z całego drucika. Tak. Robić. Z całego w ten sposób wyjdą. I są też takie fajne. Tak. I przyklejamy, tak? I przyklejamy od spodu. No tak, żeby on nam siedział. A to na tych moich nie wiem, czy on będzie siedział. No to spróbujemy. Spróbujemy. Dzisiaj metoda prób i błędów tak, w każdej metodą... formie zarówno naszego dzisiejszego nagrania, jak i naszych prac dzisiejszych. Ale to jest początek roku. To musicie być dla nas łaskawi. Wybaczyć nam. Chcieliśmy oczywiście dobrze wszystko zrobić, a tak naprawdę zabrakło nam dzisiaj naszego pana specjalisty od transmisji live, którego bardzo serdecznie chcemy pozdrowić, podziękować mu za wszelką dotychczasową tutaj pracę w naszych transmisjach. Chodzi nam o pana Marka Matyska, który jest po prostu nieoceniony, jego wiedza jest zaiste wielka, a nas dzisiaj te kody wysyłania tej transmisji trochę przerosły. Tak, także Marek, naprawdę dzięki. Bez ciebie jednak nie dajemy sobie rady. Mój ptaszek ma już przyklejone nóżki i nawet stoi. A mój? Poprosimy teraz tę kamerę ze stołu. Mój też. Zobaczcie, mój tu kolos na glinianych nogach sobie idzie. Wygląda tak.
muszę wam powiedzieć, że mój ptaszek wygląda trochę jak bałwan. Można by powiedzieć, jaka zima, taki bałwan. Następny będzie lepszy. Następny będzie lepszy. Na pewno. Najważniejsze jest to, aby się nie poddawać, tak. Aby pracować, aby rozwijać te swoje manualne zdolności, tak. A każda kolejna praca będzie na pewno znacznie lepsza. O. Wykonaliśmy dzisiaj pingwina i tu nie było żadnych problemów. Nie było. Nie było problemu. Bałwanka. Przypominamy o tym, że te prace są skrytkami. Skrytkami są, można zdjąć czapeczkę, pani Marzenko, pani zdejmie czapeczkę. Hop! I tutaj ciasteczko. My za chwilę udamy się na ich konsumpcję. Tych ciasteczek, a was zachęcamy do robienia tych prac. Zrobiliśmy też ptaszki. Pani Marzenka dzisiaj bardzo pięknego ptaszka zrobiła takiego. Tu będziemy go prezentować. Tego. Tego. Mhm. I tego. Tego. A ja zrobiłem tego. Więc go... I jeszcze mamy takiego kolorowego. Mamy jeszcze kolorowego. Dziękujemy wam za nasze dzisiejsze spotkanie. Przepraszamy za to, że pojawiły się problemy i ta transmisja nie została wyemitowana live, ale mamy nadzieję, że to nagranie posłuży wam do tego, aby takie piękne prace jak ta wykonywać. A jeżeli komuś wyjdzie tak pięknie jak ta, to też będziemy z was bardzo dumni. Wyślijcie nam zdjęcia swoich prac. Zapraszamy was w czwartek, jutro Święto Trzech Króli, więc my życzymy wspaniałego rodzinnego świętowania w domach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dobrego. Do zobaczenia. Do czwartku.